Cześć! Dzisiaj robię danie obiadowe, żeberka w kapuście. Jest to bardzo proste danie, fajne, samo się robi. Możemy go zrobić na dwa dni, na drugi dzień jest jeszcze lepsze. A co? Powiedziałam, że danie obiadowe, ale myślę, że na obiad o kolację, albo nawet na kolację też może być. Jeśli Wam się spodoba, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie, czy Wam się podobało, co tam jeszcze. Aha, subskrybujcie, będziecie na bieżąco. Produkty. Żeberka. Tak, kilo 20, ja mam mięsne, takie ładne. Dwie cebulki posiekałam, taką główkę małą kapustę, tak kilo 20 ważyłam, ale to trochę odchodzi, więc tak będzie osiekanej około kilograma. No i co? I przyprawy. Dwa listki laurowe, tu mi się schowały. Po 4 mam ziarenka pieprzu i 4 ziarenka ziela angielskiego. Pół łyżeczki czombru, pół łyżeczki tymianku, łyżka papryki czerwonej, 8 suszonych śliwek i pół szklanki wina białego. Dodamy jeszcze później, jak wyparuje trochę wino, dodamy szklankę wody lub bulionu, jak mamy. Olej rzepakowy, 2 łyżki, podgrzewam i obsmażam teraz żeberka z jednej i z drugiej strony, a wcześniej je posoliłam i popieprzyłam. I teraz na tym samym tłuszczu, na którym rumieniłam żeberka, teraz podsmażymy lekko cebulkę. Cebulkę wybrałam, teraz na patelnię wrzucamy kapustę. Chwilkę smażymy. Dodajemy nasze przyprawy, tymianek, liść laurowy, ziele angielskie, paprykę. Chwilę, tak 5 minut smażymy, mieszamy tą kapustę. A teraz czomber. Do kapusty dodaję cebulkę, chwilkę, no tak, pomieszam właściwie. Wlewamy wino i chwilę smażymy, aż trochę odparuje. Teraz trochę doprawię, bo próbowałam, czyli ja to żeberka tak trochę przepieprzyłam, są tak ostre. Świeżo mielony pieprz, więc na razie chyba nie dołożę tutaj już do kapusty pieprzu. Teraz spróbuję. Muszę dołożyć trochę ostrej papryki, jak ktoś lubi. Dokładam śliwki. Podlewam trochę wodą. Można bulionem. Tak, z pół szklanki. Oj. Chwilę jeszcze to pomieszam razem. Troszkę zwiększę. Wszystko gotowe. Teraz składamy danie. Połowę kapusty przekładamy do żaru odpornego na to. Podpieczone żeberka. Żeberka najlepiej właśnie to w tym czasie robimy tą kapustę. One jak chwilkę tak posiedzą, wszystkie te soki zatrzymają, potem będziemy smażyć to, wszystko będzie soczyste. Przekładam sobie tutaj kapustę. Oj, nie trafiłam. Mam takie duże żaroodporne, a widzicie co mi się stało, właśnie wyciągam go i przykrywka pękła. Nic, będę musiała przykryć folią chyba, albo znajdę jakieś inne rozwiązanie. Dobra, na razie się nie będę martwić, układam żeberka, idealnie pasuje, na to kapustę, piekarnik już rozgrzany, 180 stopni, do piekarnika 180 stopni, 75 minut do 90, myślę, że 1,5 godziny spokojnie mogą być w piekarniku. Obiadek gotowy, mam dużo czasu, żeby się odrobić, teraz sobie zjem spokojnie, no i próbujcie. Bardzo fajne danie, szybkie. Można dołożyć do tego ziemniaczki, jak ktoś ma, będzie miał mało, ale dla mnie warzywa i mięsko idealnie.